Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Witam Was w filmiku mówionym, taką gadaniną na temat tego, jak żyje się we Włoszech. Ostatnio właśnie podczas mojej transmisji na żywo na Instagramie najwięcej pytań dotyczyło życia we Włoszech. Pytałyście mnie właśnie o zarobki, o pracę, o to, jak się żyje we Włoszech, czy jestem zadowolona z tego, że tutaj jestem, czy gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to bym drugi raz zdecydowała się na wyjazd i oczywiście mniej więcej o koszt. Dlatego postanowiłam zebrać to wszystko w jeden filmik i odpowiedzieć Wam na dręczące Was pytania. Dzisiaj właśnie była u mnie moja fryzjerka i jak widać zrobiłam sobie kilka pasemek jasnych i ciemnych, żebyście od razu wiedziały, wyprzedzam Wasze pytania i postanowiłam też zrobić sobie jakiś taki makijaż troszkę bardziej może ze względu na usta z kolorem, bo oko wcale nie jest mocno pomalowane, tylko taki właśnie nudziak. Okej, zacznijmy od tych pytań Waszych, które najczęściej zadajecie mi pod filmikami, czy właśnie na Instagramie. Jak żyje się we Włoszech? Już zaczyna się ten kryzys troszeczkę zmniejszać. Włochy wychodzą odrobinkę z tego kryzysu. Jeśli chodzi o pracę, to już jest troszkę lepiej w porównaniu do tego, jak było 2-3 lata temu. Ale wciąż nie są to czasy i myślę, że już nie wrócą czasy, które były 10 czy 15 lat temu. Więc wciąż o tą pracę jest ciężko i te zarobki są troszkę niższe. Średnia krajowa we Włoszech to 1560 euro. Jest to mało na to, jak życie kosztuje i na to, jak Włosi są przyzwyczajeni do jakiego stylu życia są oni przyzwyczajeni. Kiedy były jeszcze za czasów mille lire, kiedy Włochy nie miały jeszcze euro, to naprawdę żyło się o wiele lepiej, zarobki były lepsze i wszystko kosztowało dużo mniej, no i właśnie byli do tego przyzwyczajeni. I tak właśnie teraz ciężko im się jeszcze po tylu latach przestawić, bo wciąż słyszysz, że idziesz do baru i mówisz euro za kawę, kiedyś ta kawa kosztowała powiedzmy połowę mniej, więc Włosi się właśnie skarżą i wciąż to wyciągają na zewnątrz, że wszystko podrożało o dużo więcej, tak jak u nas kosztuje kawa złotówkę, powiedzmy, bo u nas kawa w Polsce jest bardzo droga w porównaniu do całej Europy, ale powiedzmy, że kawa kosztuje złotówkę i później zacznie kosztować 4 złote, a wypłaty są jednak takie same, także wiadomo, że ten styl życia bardzo się zmieni. Jeśli chodzi o koszty życia, to też wszystko zależy od regionu, w którym się mieszka. Ja mieszkam w okolicy Bresci, jest to Lombardia. Lombardia to jest jeden z lepiej stojących, najbogatszych dzielnic w całych Włoszech. Także tutaj jest dużo więcej pracy, są lepsze firmy, że tak powiem. Dużo się jeszcze inwestuje, buduje i te zarobki są dużo lepsze. Jeśli już się przestawimy na przykład, nie wiem, w okolice Neapolu czy okolice Rimini, Sycylia, Sardynia, Torino, to z pewnością już te realia się bardzo zmienią. Tak samo jeśli chodzi o wynajem mieszkania i to jest tak samo jak u nas w Polsce, prawda? Nie można tego porównać, że mieszkanie kosztuje tot na miesiąc. Wszystko zależy od tego, jakie jest mieszkanie, wszystko zależy od tego też, gdzie jest umieszczone to mieszkanie. U nas w Polsce przecież też tak jest. W Krakowie są bardzo drogie mieszkania, w Warszawie są bardzo drogie mieszkania. Jak już się przeniesiemy do Bielska, czy do Tych, czy do Bytomia, to już na pewno te mieszkania będą kosztowały o wiele, wiele mniej. Tak też jest we Włoszech i właśnie w moich okolicach w Bresci, w Bergamo za mieszkanie możemy zapłacić takie, nie wiem, dwupokojowe z kuchnią i z łazienką około 500 euro. Nawet możemy znaleźć coś taniej teraz w Bresci, bo jest dużo obcokrajowców i już ta Brescia dużo z tego powodu traci i tam wszyscy się stamtąd wynoszą. W Mediolanie mam znajome, które studiują w Mediolanie i płacą taką kwotę na przykład za jeden pokój. Wynajmują sobie we dwie, trzy dziewczyny mieszkanie i już za mieszkanie w Mediolanie zapłacimy 1000-1500 euro. Ja mieszkam w Kluzane. W Kluzane jest to miejscowość bardzo turystyczna i jest to bardzo droga miejscowość. Iseo i Sarniko. Już za takie mieszkanie zapłacimy 700, 800, a nawet może i 900 euro. Mieszkałam też przez jakiś czas w Kazercie, w Madalonii
I powiem Wam, że tam też jest różnie. Tam już możemy wynająć mieszkanie za 350 euro, ale to też nie jest powiedziane. Czynsz to jest ta rzecz, tak jak i chyba w Polsce, która kosztuje nas najwięcej. Pamiętajcie, że jest też dużo opłat związanych z autem, których my w Polsce nie mamy. Oprócz tego, że jest bardzo drogie ubezpieczenie auta, to bardzo drogie jest też płacenie bollo. Jest to taka opłata od siły silnika naszego auta. Czym większy silnik, czym mocniejsze auto, tym więcej za nie płacimy. I to jest taka opłata jedna rocznie. Później płaci się oczywiście też od domu czy od mieszkania, takie dodatkowe podatki. Płaci się też za telewizję. Słyszałam pod ostatnim filmikiem, napisaliście mi, że w Polsce też już jest taka opłata. I tu we Włoszech też jest od już dość sporu lat właśnie taka opłata RAI, która mówią, że jest nielegalna, tak jak bollo, ale mimo wszystko my wciąż za nią płacimy. Taka opłata wychodzi coś około 100 euro za rok. Jeśli chodzi o jedzenie, ja zauważyłam, że mniej więcej Mediolan, Rzym, Neapol w sklepie kosztuje prawie wszystko tyle samo. Mam tu kilka rachunków koło mnie, ale zanim Wam przedstawię pojedyncze ceny, które według mnie są bardzo podobne do nas w Polsce, a wręcz przeciwnie, powiem Wam, że jeśli chodzi o kawę, olej, to w Polsce takie rzeczy kosztują dużo, dużo więcej. Oczywiście są to produkty importowane, więc wiadomo, że naliczają na nie. Tu te produkty są produkowane, więc mogą one kosztować też dużo mniej. W sklepach, w których robię zakupy, są to Esselunga, Famila i często chodzę do Lidla. Lidl też ma już jakąś swoją taką jakość, coraz więcej ludzi chodzi do takich sklepów. Kiedyś Włosi nie uznawali takich sklepów. DPU czy Lidl to były sklepy dla osób biednych. Teraz już tak nie jest i Włosi bardzo często i chętnie do takich sklepów chodzą i często właśnie kupują ubrania i też i zabawki w takich sklepach. A kiedyś, jeśli przyznałbyś się, że kupujesz rzeczy w takim sklepie, to krzywo by się na Ciebie patrzyli. Średnio czteroosobowa rodzina we Włoszech wydaje miesięcznie około 400 do 500 euro miesięcznie na jedzenie. Dlaczego mówię czteroosobowa? Dlatego, że my jesteśmy w czworo i dlatego postanowiłam, może dla takiej rodziny, dwoje dorosłych i dwójka dzieci, ile wydaje miesięcznie. Przyznam Wam szczerze, że jest to troszkę mało realne, bo według mnie mniej więcej rodzina wydaje około 500-600 euro miesięcznie na jedzenie. Oczywiście wiadomo, że jeśli będziemy jeść makaron codziennie, to te koszty się zmniejszą. Jeśli będziemy pić sobie szklaneczkę wina do obiadu i jeść mięsko czy rybkę, to wiadomo, że ta cena bardzo wzrośnie. Ja przygotowałam sobie tutaj dwa rachunki, żeby mniej więcej Wam powiedzieć, co ile kosztuje. Nie będę Wam mówiła cen brioszy, tych rogalików też, które jedzą tutaj we Włoszech, bo u nas w Polsce nie ma mody na to. We Włoszech zwyczaj jest taki, że na śniadanie pije się kawę, cappuccino i je się do tego briosza. W Polsce tak nie jest. W Polsce jemy jajka, parówki i to śniadanie wygląda zupełnie inaczej. Powiem Wam tak średnio, że 6 jajek takiej lepszej jakości, że już są biologiczne niby, że są hodowane na ziemi, nie są, kosztuje około euro 59 za 6 jajek. Jeśli chodzi o chleb, w supermarkecie za chleb zapłacimy około 4 euro za kilo, a jak już kupimy go w piekarni, to zapłacimy około 5 do 6 euro za kilo, więc chleb jest bardzo drogi. Włosi uwielbiają makaron. Kto żyje na makaronie, to może bardzo zaoszczędzić, bo paczka makaronów w ofercie w Esselundze czy gdziekolwiek, możecie za nią zapłacić za pół kilo 40 centów, 80 centów. Za euro kupicie już najlepszy makaron, ale często i on jest w promocjach, także możecie naprawdę zaoszczędzić i taki obiadek makaron, paczkę makaronu z sosem pomidorowym, za 2 euro macie obiad dla całej rodziny. Włosi też bardzo uwielbiają chodzić na pranzo di lavoro. Jest to taki obiad, za który się płaci 10 euro, w niektórych miejscach 9 euro, w niektórych nawet do 15, różni się to. I w tym już jest woda, kawa, wino, pierwsze danie, drugie danie i właśnie pracownicy fizyczni, czy nawet właśnie osoby, które pracują w bankach czy w biurach, bardzo często na takie obiady chodzą i nawet czasem płaci im to nawet firma, w której pracują.
Czasami płacą sobie to oni i tak powiedzmy, że 200 euro wtedy miesięcznie wydają na takie obiady. Za dobrą butelkę wina we Włoszech musicie zapłacić około 10 euro. To już jest taka naprawdę dobra butelka wina. W Esselunze na przykład dużo win jest za 8-9 euro i są to dobre wina do obiadu, nic wykwintnego, nie wiadomo czego, ale już dobre wino, już na przykład jak idziesz do kogoś na obiad, możesz zanieść taką butelkę wina i zapłacisz za nią 8 euro, a jak jest w promocji, to nawet i 5 euro. Za piwo zapłacimy gdzieś około euro, za niektóre 89 centów, za niektóre euro 10, więc jeśli to tak przeliczycie na zarobki, to wcale nie jest to drogo. Ale musicie wiedzieć, że Włosi są bardzo oszczędni. Dla nich 10 euro ma bardzo duże znaczenie. To nie jest tak jak u nas w Polsce 10 zł, bo wiele razy zdarzyło się tak, że jak byłam w Polsce albo ktoś z Polski przyjechał tutaj i mówił mi: u Ciebie to tak mało kosztuje. Dla Włochów to nie jest mało, bo jak za coś mają zapłacić 5 euro, to się 3 razy zastanowią. To jest dla nich dużo, bo za te 3 euro czy 5 euro mogą kupić naprawdę dużo rzeczy. Także patrzą troszeczkę inaczej na to. Ja widzę, jak w Polsce zarobki są, mam znajomych, którzy zarabiają 1500-1800 zł na rękę, 1200 nawet, idą do sklepu i kupują. Paczka chipsów 10 zł, czy tam 6 zł, piwo 14 zł, 4 piwka. We Włoszech jest to no drogo, wychodziłoby to drogo, Włoch by tego nie kupił, bo Włoch za, jak ma wydać 4 euro, to już jest dla niego sporo, bo on za to może kupić naprawdę dość dużo rzeczy. Włoch stara się zawsze zaoszczędzić. Poluje na promocje. To jest ich już natura, lubią promocje i na przykład ja już też się tak nauczyłam, kiedy idę na zakupy. Kupuję to, co w tym momencie jest w promocji. Na przykład mam dobrą kawę, nie potrzebuję jej w tym momencie w domu, ale kupię ją dlatego, że jest w promocji. Najlepsza kawa, tak a propos, to jest no znana najbardziej, to jest Lavazza. Ale najlepsza kawa według mnie to jest Vergnani albo Illy. Także jeśli macie możliwość kupienia sobie dobrej kawy w Polsce, za Vergnani musicie zapłacić 5 euro za paczkę 250 gram, a Lavazza kupicie pół kilo takiej kawy za tą cenę. Vergnani nie znajdziecie prawie nigdy w ofercie, a Lavazzę znajdziecie zawsze w jakiejś promocji. Także Vergnani w ogóle to jest całkiem inna. Robią kawę, wydzielają kawę w sposób, jaki się robiło naprawdę wiele lat temu i starają się właśnie utrzymywać tą tradycję, dlatego jest taka, nie jest spalona ta kawa, ma taki całkiem inny smak i zapach, jest świetna, naprawdę fantastyczna. Jeśli chodzi o środki czystości, taki dasz do pralki czy kapsułki, 20 kapsułek kosztuje około 6 euro, a taki 3-litrowy pojemnik jakiegoś środka czystości kosztuje około 5 euro. Może to być i 4 euro. Ja już teraz tak do końca całkowitych cen nie znam, dlatego że ja już tak często kupuję w promocjach, że jest mi ciężko właśnie pomnieć sobie ceny całkowite. Co tu jeszcze mogłabym powiedzieć Wam? A, pójście do restauracji. Pójście do restauracji, musicie wiedzieć, że we Włoszech strasznie dużo rodziny chodzą jeść poza dom, więc dla nich to jest normalne, by iść zjeść pizzę, przynajmniej raz w tygodniu cała rodzina idzie gdzieś i zjeść coś na zewnątrz. Ja tu mam takie porównanie, mamy bardzo dużo restauracji, w normalnych, już takich fajnych restauracjach zapłacimy od 30 euro za osobę wzwyż, jedząc już jakieś tam danie. Jakieś pierwsze danie kosztuje około od 9 euro do 12 euro, potem wiadomo, że jeśli weźmiecie z owocami morza, to będzie Was kosztowało 20 euro, nie? Drugie danie, na przykład tak grillowane owoce morza i ryby, kosztuje od 20 euro do 30 euro. I to są takie mniej więcej ceny. Za piwo zapłacimy około 5 euro w restauracji. Za litr wina zapłacimy około 12 euro, takie lane wino. A później butelka wina, to już wiadomo, w zależności od tego, jakie wino kupujecie. Cena benzyny za litr to euro 57 w tym momencie, zaraz Wam to przeliczę,
Także też benzyna wcale nie kosztuje mało. To też się różni od miejsca we Włoszech. Moje okolice to są droższe okolice. Już jeśli zjedziemy w dół Włoch, będziemy się zbliżać w dół Włoch, Rzymu, to niektóre ceny mogą się zmienić i oczywiście ta benzyna może kosztować troszkę mniej. Odradzam parkowanie na autogrillu, chyba że oczywiście musicie. Bo autogrill to jest raczej najdroższe miejsce, gdzie można zatankować i wypić kawę. Teraz odpowiem na Wasze pytania dotyczące mojego wyjazdu do Włoch. Czy żałuję i czy jeszcze raz dokonałabym takiego samego wyboru? Powiem Wam tak. Wyjechałabym jeszcze raz, aczkolwiek powiem Wam, że naprawdę bardzo mi tęskno za Polską i nasza Polska ma naprawdę bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Także ma wszystko swoje plusy i minusy. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i mógł Wam w czymś pomóc. Jeśli macie pytania, to piszcie do mnie. Pamiętajcie, by śledzić mnie na Instagramie i na Facebooku. To tyle na dzisiaj. Cześć Wam wszystkim. Pamiętajcie, żeby zapisać się na mój kanał.